Pewnego wieczoru para nastolatków urządziła sobie romantyczny wieczór w samochodzie, zaparkowanym w lesie, daleko od miasta, w ciszy. Nagle muzykę z radia przerwał komunikat, mówiący o tym, że z pobliskiego więzienia zbiegł psychopatyczny morderca. Ma broń i jest skrajnie niebezpieczny. Dziewczyna zaczęła błagać chłopaka, aby odjechali, bo się bardzo boi. Chłopak w końcu zgodził się. Powiedział tylko, że musi na chwilę oddalić się za potrzebą, zanim odjadą. Powiedział również, aby pod żadnym pozorem nie otwierała drzwi i nie wychodziła z samochodu, póki on nie wróci. Kiedy po kilkudziesięciu minutach nadal go nie było, zdecydowała, że pójdzie go poszukać. Jednocześnie zauważyła, że zabrał kluczyki. Właśnie wtedy usłyszała dziwny, nienaturalny krzyk, dobiegający z zewnątrz. Przestraszyła się jeszcze bardziej i wtuliła się w tylną kanapę. Po chwili dźwięk ustał, a jego miejsce zajęły inne, zupełnie jakby coś stukało w dach samochodu. Dziewczyna była śmiertelnie przerażona. Nawet nie miała odwagi spojrzeć w okno samochodu. Tylko płakała na tylnej kanapie i czekała. Minęły długie godziny. Dziwne uderzenia to milkły, to rozbrzmiewały na nowo. Ale nic innego się nie działo. Dziewczyna podjęła decyzję, że nie może tak siedzieć. Musi wyjść i poprosić o pomoc na najbliższej stacji benzynowej. Otworzyła drzwi i wyskoczyła na leśną, piaszczystą drogę. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów obejrzała się i zobaczyła, że jej chłopak jest powieszony na gałęzi nad samochodem, a jego buty stukają o dach, w miarę jak ciało buja się na sznurze. Bam, bam. I znów. I jeszcze.